Rdzą z podłogą, więc to zostało zabezpieczone. Sporo materiałów przepadła, nie? Bo to ja kiedyś muszę nagrać taką spowiedź swoją, bo gdzieś mi to leży. Dajcie znać w komentarzach, ile waszym zdaniem Radziowi zejdzie czasu z budową Nissanu. Materiał powstał dzięki moim wspierającym na Patronite, Zborowski.de oraz Procustom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu. Już dziś spełnij swoje marzenie. Nazywam się Peter Kozłowski. Wpadaj do Akademii i naucz się ze mną driftować. Przyzumiałem, żeby Cię w ogóle lepiej widać, bo Ty jesteś ważniejszy. Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd, a ze mną Marcin, który tak naprawdę jest Radziem. Tak, dokładnie. Cześć. Siema. Cześć. Radio Flatout. To ja. Kolega, z którym się poznaliśmy internetowo w sumie już ponad rok temu. Zaczęliśmy sobie rozmawiać. No, jakoś tak. I umawiać się na nasze spotkanie, które w końcu teraz doszło, z czego się dokładnie bardzo cieszę. No, a pierwszy raz tak face to face to się na finale Drift Open w Toruniu zobaczyliśmy miesiąc temu. Wszystko się zgadza, póki co. I byłeś tam z Tobiaszem Puszczanem, jako gość jego teamu, zacny. Tak, w ogóle niesamowita sprawa i to może ja słowo wstępu, bo bardzo pytanie proszę. Może do Ciebie, czy w ogóle na Twoim kanale, bo oczywiście oglądam, czy kiedykolwiek była osoba niezwiązana w ogóle z driftem? Tak, był Marcin Różalski, okay. Zawodnik KSW, okay. Mistrz wagi ciężkiej, to jest też Płuczczanin, w ramach mojego wywiadu Mistrzowie o drifcie, okay. I był też Seweryn Kiełpin, Seweryn był bramkarzem w Wiśle Płock. Okay. No i ja właśnie z racji tego, że gdzieś tam moja taka początek dziennikarskiej drogi, no i też przez 5 lat to w ogóle była moja taka pełnoetatowa praca, to było dziennikarstwo właśnie w mediach, no to w radiu pracujesz, tak? Teraz już nie, ale pracowałem w radiu i w gazecie. Okay. Najpierw w takim lokalnym portalu, a potem w Gazecie Wyborczej. No i jakby mając tam możliwość zrobienia rozmowy z różnymi ciekawymi sportowcami właśnie i Marcina i Seweryna zaprosiłem do rozmowy o drifcie. No i sobie tak miło o drifcie rozmawialiśmy. I czy ktoś więcej? Ciężko mi powiedzieć. Aha, no był też na przykład pan Martin Lewandowski, czyli jeden z właścicieli KSW. Okej. Okay. Zrobiliśmy tę rozmowę w trakcie Drift Masters w Toruniu na motorek. To tak, to no i ty jesteś... Kurczę, to myślałem, że byłem jako jedyny. Ale jesteś na pewno pierwszą osobą mocno kojarzoną z bardziej niż z driftem, to właśnie z rajdami, z rallycrossem. No tak mi się wydaje, bo rzeczywiście w tym kierunku dotąd się rozwijałem, a drift to jeszcze jest mi nieznana historia, ale rzeczywiście jest tak, że dzięki Tobiaszowi mogę ją poznać jakby dużo szybciej i mocno od środka. No bo... tak, Tobiasz to na pewno jedna z najlepszych osób, która, okej, jedna z najlepszych osób, która może się w ten drift wprowadzić. Pozdrawiam Tobiasza w ogóle z tego miejsca. Ja też, w ogóle wiesz, że nagrywamy. A, super, wiesz, super. Z Tobiaszem non-stop my mamy... A widziałeś Tobiasza, jak Zenka Martynia Głowy na kanale śpiewa? Nie, jeszcze. A, jest, kurczę, jest, to, czy jest, są jeszcze tajemnice? Musisz sprawdzić. Dobrze. Diagnostyka Tobiasz Puścia. Okej. Okay. Tobiasz śpiewa Oczy Zielone. To było w ogóle chyba na przełomie sezonu 17 i 18, albo tuż przed sezonem 18, jak Tobiasz przygotowywał 30 do startu w Drift Masters. Tam naprawdę była dużo zmian w tej 30. No a teraz, wózek chyba dopiero tak, spawał. Wózek, tam w ogóle przerabiana klatka na NASCAR była. I jeszcze parę jakichś takich niuansów, to teraz przylepą Wojtek Ratajczak jeździ w Drift Open. No i widać też, że ta przylepa cały czas jeszcze chce szybko jeździć. A jak ty się z Tobiaszem w ogóle poznałeś? Wiesz co, poznaliśmy się na Jaffeście, okay. I tak szczerze mówiąc, to wyglądało to tak, że ja razem z Adamem Jugowskim wbiliśmy się pod jego namiot. Okay. Jako że Adam potrzebował tła do zapowiedzi imprezy na swój Facebook. Mm-hmm. No i w pewnym momencie my sobie nagrywamy, rozmawiamy, przychodzi Tobiasz, siema Radio, cześć, jak fajnie Cię poznać, wiesz, a my nagrywamy. No, no, no. Więc to było super miłe i wiesz, no i spędziliśmy ze sobą cały Jaffest i Tobiasz już... Jaffest wtedy... czy Flatout? Przepraszam, Flatout, okay. No bo BMK, no, więc... No właśnie dlatego tak mi trochę nie grało. Okej, okay, czyli przepraszam, Flatout. I po tym obiecał mi, że koniecznie chce mnie zaprosić na ostatnią rundę, bo walczę o mistrza i będzie super, jak wpadnę. No i taka jest moja historia z Tobiaszem, ale to już mogę Ci powiedzieć, że jakby kontynuujemy współpracę. No widziałem też, że
zapisałeś się na DTS. Tak. Na Instagramie twoim wrzucałeś? Dokładnie tak. Ale i tam jest napisane, że będziesz jechał E36 320 kombi. Czy to jest E36 to wiesz? Dokładnie tak. No to ja ci powiem, że ja to E36 też kiedyś jechałem. Okay. Też na torze w Toruniu. Niestety nie skończyło się to dobrze, ponieważ nie opanowałem tego auta i uderzyłem w tą taką na samym końcu, taka ścianka jest na Toruniu i niestety. No. Ale i chyba może to nie uszkodziłem auta Tobiasza, ponieważ no to dzisiaj z Tobiaszem się uśmiechamy, jak się widzimy, więc do siebie wzajemnie. Wiesz co, Tobiasz mówił, że to jest narowista klacz wyścigowa. Tak, ale... ja się wtedy, wiesz, ja jakby o drifcie uwielbiam mówić i bardzo dużo mówię o drifcie, okay. Jednak jak jeżdżę, to bardzo rzadko i przeważnie na symulatorze, więc no tam nie było na przykład hamulca ręcznego, a ja gdzieś, i Tobiasz mnie uprzedzał przed tym, ale ja no jakoś nie wiem, z odruchu po prostu chciałem za klamę zaciągnąć, która okay. nie działała. No. Okej, okay, ale Tobiasz też wspominał, że ten samochód przez to, że on wielokrotnie był uderzony, już to ma zahartowaną blachę, więc on jest teraz absolutnie śmiercioodporny. Aczkolwiek obawiam się, że chyba ja rozpocząłem tę historię uderzeń, bo to wtedy była total nóweczka, to jeszcze pachniało po prostu ten samochód. Na szczęście Tobiasz wtedy przed tym treningiem pozdejmował wszystkie lampy z niego, bo sam powiedział, że to ma być gruz i w razie czego szkoda byłoby tych lamp. Okay. To jak spotkaliśmy się w Toruniu, to mówiłeś, że w 2006 roku byłeś na zawodach driftingowych, po raz pierwszy i ostatni do tamtego momentu. No i powiedz, co to były zawody? To był jakiś polski cykl, czy gdzieś za granicą? Tak, rzeczywiście było. Powiem ci, że niewiele pamiętam, nie dlatego, że byłem w dziwnym stanie, tylko po prostu to było naprawdę 15 lat temu. To były zawody w Lublinie na torze, który jeszcze wtedy funkcjonował. Dokładnie. Nie pamiętam nazwisk, ale pamiętam samochody, jakie jeździły. Tam była S15, która dla mnie wtedy była czymś statkiem kosmicznym. To prawdopodobnie była, tylko nie wiem, czy to, chociaż mogła to jeszcze nie być, bo ale to prawdopodobnie była S15 Bar Drifta, ściągnięta z Japonii, taka z napisem Toyo. Możliwe, ale BRT wtedy jechał fiołkiem. Tak, tylko jeszcze ze serem pod maską. Tak. Nie wiem, czy słyszałeś tą historię. BRT opowiadał, że jak po raz pierwszy pojechał swoim fiołkiem na zawody driftingowe, to wszyscy łapali się za głowę i mówili, a po coś ty Nissanem przyjechał? Przecież auta z napędem na przód nie mogą brać udziału w zawodach driftingowych. No okay. I to fajnie pokazuje, jak przez te lata świadomość się zmieniła, że BRT kiedy zaczynał, to był pewnie 2004 albo 2005 no, najpóźniej rok. Wcześniej to się wszyscy zaczynało. Po prostu jeszcze nawet nie zdawali sobie sprawy, że Nissan może mieć napęd na tył. A no teraz wszyscy wiemy, że Nissan i to właśnie jest 14 czy jest 15, a w zasadzie spód to jest praktycznie to samo, no to jest no, chyba do tej pory nic lepszego, jeżeli chodzi o drift, nie wymyślono, jeżeli chodzi o bazę do zbudowania takiego auta. No cieszę się, że tak mówisz, bo posiadam takowy samochód. Później... Właśnie jedziemy go zobaczyć. Tak, więc opowiem wam, jak to wygląda. Był jakiś szczególny moment, który uznajesz, że dzięki temu twój kanał tak podskoczył? Ciężko powiedzieć. Czy bardziej konsekwencja? Wydaje mi się, że konsekwencja. Na pewno było tak, że w pewnym momencie, jak zaczęliśmy nagrywać serial z Manejem, to wybustowało, ale też było tak, że w tamtym momencie nagrałem kilka filmów z Dokurwiatorem, więc jakby to był ogromny zastrzyk ilości subskrypcji. Okay. Zrobiłem film o Toyocie Corolli WRC, który obejrzał, nie wiem, z 80 tysięcy osób. Okay. Więc... dużo takich niesamowitych rzeczy zdarzyło się w jednym miesiącu i pamiętam, że to był chyba październik w zeszłym roku, czyli dokładnie rok temu i w jednym miesiącu chyba z 350 tysięcy odsłon było, to wow. Jakiś tak absolutny rekord, bo u mnie to było tak zawsze kilkadziesiąt tysięcy. Słuchasz rozmowy na kanale Driftingowego Nerda. Nowe odcinki w każdą środę o godzinie 19. A ktoś ci pomaga z tym? W sensie, nie, masz montażystę albo... Nie, ja wszystkie filmy montuję sam. Niestety, wiesz, na początku było tak... No nie wiem, czy to jest w ogóle ciekawe, żeby tą historię jakoś kanału opowiadać. Jak uważasz? Okej, okay, no bo u mnie się tak naprawdę wszystko zaczęło od tego, że prowadziłem warsztat. I w pewnym momencie zacząłem żałować, że to było po tym, jak utopiłem jakiś telefon, że sporo zdjęć, sporo materiałów przepadła, nie? Bo to było jeszcze dosyć dawno temu, nie było chmur i tak dalej. I stwierdziłem, że fajnie by było mieć pamiątkę z tych wszystkich projektów, które robiłem w warsztacie. I tak zacząłem sobie nagrywać, więc jakby najpierw pracowałem, później starałem się to nagrywać. W pewnym momencie jakby straciłem serce do prowadzenia warsztatu. To wynika z tego, że jestem chyba po prostu słabym przedsiębiorcą. Okay. Ja kiedyś muszę nagrać taką spowiedź swoją, bo gdzieś mi to leży, żeby opowiedzieć dużo rzeczy. Nie jest tak, że kogoś tam
oszukałem albo jest jakiś kwas gdzieś, bo wszystko jest rozwiązane, ale myślę, że to też przyda się może dla osób, które myślą, że prowadzenie warsztatu to jest taka świetna sprawa. Czy w ogóle robienie jakiegokolwiek przedsięwzięcia według własnego pomysłu i robienie to po prostu samemu, to już cokolwiek, to nie jest nic łatwego i na pewno nie jest tak, jak się, tak jak ty mówisz, że tak wszystkim się wydaje, że prowadzenie firmy to jest po prostu bycie szefem, tak? Nie, bo ja jakby ja chciałem budować fajne auta, okay, a nie chciałem prowadzić warsztat, który buduje samochody. No, i to był największy mój problem, że jakby jedna rzecz to jest zbudować szybkie auto, a druga rzecz to jest utrzymać to wszystko, żeby to się spinało. Więc zmieniłem pracę, jestem teraz pracownikiem biurowym. I dzięki temu mam... Ale też przy motoryzacji pracujesz? Tak. Okay. I dzięki temu mam dużo więcej czasu właśnie na YouTube, bo przy fizycznej pracy po 8-10 godzin ciężko było wygenerować jakieś tam... No u mnie ten montaż idzie długo, bo często jest tak, że ja nagrywam z 3-4 godziny i później montaż jednego odcinka to jest 8 godzin. No tak, to niestety tyle trwa. Bo staram się zrobić ten wstęp, żeby powiem tam ci, były... Powiem ci, tak, jak masz 4 godziny surówki, to i tak jak w 8 godzin wykręcasz z tego odcinek, powiedzmy 20-minutowy... Znaczy surówki jest mniej, ja mam około godziny, tylko wiesz, jeżeli pokazujesz proces budowy czegoś, to musisz być na miejscu jakiś czas, tak, bo... Muszą być kolejne etapy, więc co jakiś czas wyciągasz kamerę i to nagrywasz. Właśnie jak to jest, czy to w rajdach, czy to w rallycrossie, ponieważ no ja jakby ze względu na, że tak powiem, skupieniu się na drift, no też nie mam czasu po prostu jeździć po innych dyscyplinach, po innych imprezach. Jak to jest z klimatem na imprezach rajdowo-rallycrossowo-wyścigowych? Byłeś to już powiedziałeś zupełnie trzy różne klimaty. Okej, okay, dobra. No ale tak generalizując, byłeś na zawodach driftingowych ostatnio, widziałeś mniej więcej jaki klimat panuje, chociaż uważam, że te zawody, na których ty byłeś, to były jedne z takich najbardziej, nie chciałbym powiedzieć sztywnych, ale takich powiedzmy, takich najbardziej spokojnych, jeżeli chodzi o klimat, ponieważ jednak to był finał. No i ja wiem, że wszyscy zawodnicy i każdy z zawodników tego nie przyzna, ale ja jeżdżę na drift od 10 lat i ja już pewne rzeczy widzę i po prostu wszyscy byli mega spięci na wynik. To jedna rzecz, a druga rzecz, że po prostu było zimno, nie? No, jakby to... nie był warun na gadanie sobie do późnej nocy. No nie, to akurat do tej pory nigdy nie bywało problemem. Okej, okay, no to jesteśmy. Okay, to co, jesteśmy. Dalsza część, tak, przy świetle już. W warsztacie będziemy oglądali S14. O tak, nie ma co oglądać. Ale poczekaj, zanim wysiedziemy, to jakbyś klimat porównał. No dobra, dokończmy ten wątek. No. Wiesz co, jeżeli miałbym drifting porównać najbardziej do innej dyscypliny, to bym porównał do rallycrossu. Okay. Aczkolwiek uważam, że w drifcie są bardziej otwarci zawodnicy i bardziej sobie pomagają. Mam wrażenie, że w rallycrossie niektórzy są bardziej spięci. Okay. Jakby wynik i to, że na przykład mają takie same auta i komuś się uwaliła półoś, a ty masz cztery, to nie jest takie oczywiste, tak? Że ktoś sobie pożyczy. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, no to teraz już możemy iść oglądać się z 14. A rajdy i wyścigi to jeszcze bardziej hermetyczne. Rozumiem. No to w sumie szkoda, ale z drugiej strony może też dlatego, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że jednak gdzieś tam rajdy i wyścigi trochę chyba przestały być dla kibiców rajdujące ciekawe, że jednak pod względem takim właśnie kibiców, no jednak chyba te rajdy i wyścigi trochę stanęły w miejscu. Ja mam takie wrażenie. Ja jako powiem więcej, zupełnie... że nawet uważam, że się cofają. Okej. Okay. Jesteśmy w MC Garage u... Marcina? Mateusza. No, jak mogłeś. Ale M i M. Tak MC nami, Garage. Tak jak na mnie wszyscy mówią Damian. A MC, okay. Bo na przykład Mateusz kiedyś... Cięciara. A, myślałem, że rapowałeś kiedyś. Nie. Tego MC. No jest radio, oczywiście. Tak, dalej, jesteśmy. W MC Garage kupa wspomnianych projektów, ale spotkaliśmy się, żeby pogadać o tym, który stoi za nami, czyli o Nissanie. Tak, projekt duże słowo. Kiedy widzieliśmy się w Toruniu, to mówiłeś, że jest już pomysł na silnik. Czy ten pomysł pozostał, czy się zmienił? Znaczy, wiesz co, chyba... Nie, znaczy to jest tak. Silnik został wybrany przez moich patronów, bo tak jak wiesz, to po części jest projekt społeczny. U mnie to działało w ten sposób, że odpaliłem Patronite i w zamian za moją pomoc dla tych osób, które tam są, one mnie wspierały, a ja dawałem im wiedzę. Mówiłem, co mają kupić, jak mają ustawić samochody. No i z tej pomocy zebrał się, to jest właściwie słowo. Zebrał się budżet na silnik i wiązkę, bo tego właściwie tutaj brakuje.
I nazwijmy to moi mikrosponsorzy wybrali, jaki będzie silnik, ale jeszcze nie powiem. Dobrze. Powiem, że na pewno nie będzie to turbo. Dobrze, ja słyszałem ten pomysł. Pomysł jest jeszcze egzotyczny, aczkolwiek jest to silnik, który dużo popularności teraz zdobywa. Myślę, że za jakieś 5 lat to będzie standardowy silnik. Tak, może tak być, może tak być, może tak być. Zdecydowanie może tak być. Widzę, że w Nissanie jest już klatka. Tak, jest... A więc czy to oznacza, że ta klatka była wstawiona wcześniej, czy to auto kiedyś było już używane do sportu, albo poprzedni właściciel miał taki pomysł? Wiesz co, klatka tu kiedyś była, ale ona była bardzo, bardzo brzydka. Ja ją wyciąłem, wstawiłem 5 czy 6 lat temu tą, która jest teraz, więc to jest klatka zrobiona przeze mnie. Zrobiłem też troszkę rzeczy związanych z rdzą, z podłogą, więc to zostało zabezpieczone. Hashtag Nissan. Hashtag Nissan. I to jest też zabawne, bo te 6 lat temu ten samochód no, wyglądał słabo, jak na tamte czasy. Nie? I teraz niedawno wrzuciłem film pokazujący to auto. I tak jak wejdziecie w komentarze, to wszyscy piszą, że szkoda na drift, buduj cywila. Więc jakby się sporo zmieniło, ale jako że słowo się rzekło, i nie patrząc na to, ile to teraz kosztuje, czy dużo, czy mało, czy szkoda, czy nie szkoda, to chciałbym po prostu dotrzymać słowa i zbudować z tego coś, co będzie fajne. Nie sądzę, żeby to jeździło w jakichś profesjonalnych zawodach. Może Drift Open w tej najniższej serii raz na jakiś Pro-AM. Czas. Pro AM. Bez par. Dokładnie. Aczkolwiek klatka już ci będzie na to pozwalała. Jeszcze system gaśniczy i paliwowy by musiał być. I... To tak. Nawet by się znalazło jak coś. Okay. Więc to, nie widzę problemu. Ja myślę, że większy problem może być z umiejętnościami, bo jeszcze takowych brak, bo co innego zapiąć boka, co innego jechać w parze jeszcze trasą, o którą cię proszą sędziowie. Ale słuchaj, po, że tak powiem, zimie na pewno to się zmieni. Kurczę, nie wiem, wiesz, bo to jest też może moment, w którym można powiedzieć, czym się różni jazda w poślizgu w drifcie i jazda w poślizgu w rajdach. Bo przede wszystkim ja się przez całe życie uczyłem, żeby nie puszczać kierownicy. No tak, a tu trzeba się ten nawyk sobie zmienić i może nawet odblokować się w głowie trochę. I ja trochę jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Ostatnio na Silesii próbowałem różnie jeździć i mi się wydaje, że jestem w stanie tak lock to lock szybko, bez puszczania kierownicy się przełożyć. Wszyscy mówią, że tak się nie da. Ty też kręcisz głową, że się nie da, ale z drugiej strony ja to chciałbym traktować jako rozwój siebie i swoich umiejętności rajdowych, więc nie wiem, czy nie lepiej, nie mam zdania, wiesz, ja myślę, że wyjdzie dużo, w praniu, po prostu. Dużo po tej zimie z Tobiaszem się okaże, jak to będzie wyglądało. Ja mam tutaj pytanie do inżyniera głównego. Powiedz proszę, czy że tak powiem nawet, na przykład, jeżeli teraz byście zaczęli pracę nad Nissanem, od jutra wszystkie projekty zeszłyby na drugi plan w MC Garage i zaczęlibyście budować Nissana, to jak myślisz, kiedy on by wyjechał i czy to jest, już jest taki etap w ogóle? Myślę, że 3 miesiące. Okay. 3 miesiące, tak żeby to... Czyli de facto jesteście już gotowi, 3 miesiące, żeby to ogarnąć tak jakbym chciał, tak? Mhm. Czyli de facto jesteście już gotowi do rozpoczęcia całej zabawy? Mamy skręt polski, mamy zawieszenie, mamy kilka wózków różnych z różnymi dyframi, więc jakby sporo rzeczy jest, więc w gruncie rzeczy nie ma silnika i nie ma wiązki. Okej, okay. Rozumiem. Czyli w zasadzie można się spodziewać, że już niedługo będziemy świadkami wszystkiego, co się dzieje. No przede wszystkim to wygląda realnie. Jakby wiesz, to się tak dwie rzeczy nałożyły, bo ten Patronite nie miał jakiegoś określonego celu. Tak się złożyło, że rzeczywiście parę dni temu cel się zebrał. Ja chciałem w tym okresie teraz późno jesienno-zimowym zająć się Mazdą. Mhm. Więc są jakby w tym momencie dwie rzeczy. Myślę, że zrobimy tak, że w pierwszej kolejności zrobimy przekładkę w Mazdzie. Mazda pojedzie gdzieś tam na klatkę. No i to będzie jakby druga kolejność. Mhm. Rozumiem. Czyli 50 projektów na raz, a tak. Inżynier na pewno zadowolony. Tak, jestem przeszczęśliwy, naprawdę. Dzięki Marcinowi się nie nudzę. No widzisz, czyli bardzo dobrze, że tutaj Marcin dba o wszelkie rozrywki jakby w MC Garage. To głupio mi jest teraz dziękować tutaj, ale ja też rzeczywiście Mateuszowi codziennie dziękuję za to, że on jest i no, praktycznie mnie przyjął tutaj z moimi wszystkimi gratami, bo połowa mojego dawnego warsztatu jest tutaj, tu i tam. Mhm. No, ale przede wszystkim ja czuję, że z tymi ludźmi tutaj jestem w stanie naprawdę przyszły sezon zrobić grubo, bo
Mateusz ma dużo większe doświadczenie w drifcie, bo pracował przy dużych projektach, więc myślę, że dużo mi podpowie. Ja staram się podpowiadać mu z różnymi autami, takimi bardziej do rajdów czy do rallycrossu. Bo jeśli chodzi o rajdówki, to ja się dopiero zaczynam. To jakby, wiesz, ustawienie zawieszenia w driftowozie, a w ogóle samochód, konstrukcja do rallycrossu, to jest zupełnie coś innego. To jest tak naprawdę rallycross to już jest o level wyżej, myślę, niż drift, bo w drifcie, no nie wiem, no moim zdaniem jest w rallycrossie i w ogóle w rajdach dużo więcej szczegółów. Przepisy są przede wszystkim inne. Mhm. Ja budując pierwszy raz te Clio, uczyłem się na nowo całego załącznika i tak dalej, bo między driftowozem a rallycrossowym autem to wszystko się zmienia, tak? Czyli podobnie jak na przykład byśmy porównali piłkę nożną i piłkę ręczną albo koszykówkę, tu i tu jest piłka, ale zasady zupełnie inne. Tak samo jak tu i tu jest samochód i na tym się podobieństwa kończą. No dobrze, czyli co? Maj, czerwiec? Możemy liczyć na to, że Nissan wyjedzie? Chciałbym na pewno Kielce pojechać, bo okay. Kielce znam od tej strony wyścigowo rally sprintowej. Może być tak, że jeżeli Kielce będą na początku, a tego nie wiem, to na pierwszą rundę jednak nie pojechałbym tym, ale pojechałbym rajdówką Mazdą. Okej. Okay. Tylko i to takim, byłoby ciekawe. Takim, to w nastawach wiadomo, które umożliwiłyby. Tak, ale w takim rajdowym speku, nie? Mhm. Tylko bym założył pewnie mniejsze koła, pojechałbym na 16, mniejszy hamulec. I spaw. I myślę, że tak bym pojechał z racji tego, że no... Bardziej jestem wczuty w auto, też jest dużo wolniejszy samochód, więc byłoby łatwiej. No i dużo lżejszy, nie? Bo na pewno będziemy się starać, żeby to nie było bardzo ciężkie, ale z racji tego, że ta buda jest w miarę jeszcze ładna, to nie chciałbym za bardzo jej pociąć. Rozumiem. Ta przestrzeń tutaj jest żywa, jeszcze to się rzadko zdarza. Jakby jej nie było, to by było trochę mniej szkoda to wyciąć, ale jakby no... Trochę jak dzwon. Trochę szkoda. Pytanie od użytkownika coraz szybciej. Kiedy startuje projekt Nissan? Kiedy startuje? No, Nissan jest już na hali, ale chciałbym jednak zachować tą kolejność dla mnie właściwą, niewłaściwą. Ale rzeczywiście, żeby w tym momencie zająć się przekładką Mazdy, ją oklatkować. W tym czasie chciałbym przez zimę nakręcić takim, nazwijmy to, cywilem z klatką trochę kilometrów i w tym czasie zająć się Nissanem. Więc wydaje mi się, że realnie będzie to okres jakoś taki międzyświąteczny, w zależności też od zasobów czasowych. Międzyświąteczny, czyli między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą, czy między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem? Pierwsza opcja jest bardzo optymistyczna, ale chciałbym, żeby to była ta druga opcja. Dobrze, już teraz nie będziemy wyłączali kamery, żeby czytać pytania, ponieważ dzięki tutaj inżynierowi, bardzo dziękuję, mamy telefon, na którym są pytania. I drugie pytanie jest od Mazura RKS. Jaki projekt, który popsuł Radziowi najwięcej krwi, ale było warto? Myślę, że takim projektem jest auto, które stoi na zewnątrz. To jest Forester do rajdów cross country. I jakby sam samochód, ja go zacząłem, nie wiem, 4-5 lat temu i zbudowałem dosyć szybko, ale jedną kluczową w tym projekcie rzecz zostawiłem właścicielowi, bo nie miałem pojęcia, jak dobrać zawieszenie do rajdów cross country, w których on z kolei startował. Więc ja proponowałem, żeby użyć tam rajdowego zawieszenia z imprezy, natomiast szukaliśmy więcej skoku, więc zostało wybrane typowo offroadowe zawieszenie. I tak naprawdę od tego momentu zaczęły się problemy, bo auto było absolutnie jeżdżące już wcześniej, ale z tym zawieszeniem były non-stop problemy. Na początku bardzo długo na nie czekaliśmy, po pierwszych jazdach się rozwaliło. Później pan przestał odbierać telefony, w końcu jakoś tam je odebraliśmy. Inna firma próbowała je naprawić, również przestała odbierać telefony. Więc tak naprawdę ten samochód, mimo że budowa się zakończyła dosyć dawno, to on jeździ dopiero od czerwca. Okay. To jest ten projekt. Kolejne pytanie od Lisowski MCJ. Czy będzie film z Legnum VR4, taki jak projektu 86 sprzed 8 lat? Ha, kojarzę ten film, on jakoś wybuchł teraz nagle na Facebooku. Nie, myślę, wszystko że... Wszystko za twoją sprawą, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest niemożliwe, ale rzeczywiście jest tak, że 5 dni temu jeszcze nie było tego filmu. Nie, zobaczcie ten film, jak on wygląda. Generalnie ten samochód
nie zdarza się, żeby jechał prosto. Wydaje mi się, że ten jest już na emeryturze i jakby chciałbym go zachować w tej formie albo w ładniejszej, bo on ma jakieś tam swoje problemy stylistyczne. Trzeba ogarnąć zderza, gdzieś tam jakąś zaprawkę, ale myślę, że raczej ten samochód nie będzie upalany. Ale chciałbym zrobić o nim film, bo jest to ciekawy samochód, ciekawa historia. Myślę, że ten film wrzuciłbym na Motolab, bo tam robiłem opisy seryjnych podobnych samochodów, na przykład imprezy STI i SPEDC. Więc wydaje mi się, że tam będzie lepiej się wpisywał. Kolejne pytanie od Krzysztof Kruszyciel pierwszy. O. Jakie są najczęstsze błędy kierowców na drogach? Chodzi o technikę jazdy. Pozdrawiam Krzyśka, w ogóle Krzysiek jest ode mnie z miasta i to też jest mega zajawkowicz na samochody i ma fajne takie niekonwencjonalne podejście do aut. Okej. Okay. Wiesz co, ciężko mi się wypowiadać odnośnie tego, co się dzieje na drogach, może nie tym bardziej, ale zdarzyło mi się pracować jako instruktor doskonalenia techniki jazdy, ale czuję się źle w formie oceniania kierowców. Wydaje mi się, jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować, co dzieje się złego, no to chyba ludzie nie przewidują. Tak generalnie, że ktoś na przykład zacznie hamować, albo wykona jakiś skręt, albo to, że auto na mokrej nawierzchni hamuje inaczej niż na suchej. Jakby to wynika może z tego, że nigdy nie jeździli w trudnych sytuacjach, bo nie wiedzą, jak to jest wpaść w poślizg i jakby zachowują cały czas stałą prędkość. Rozumiem. Kolejne pytanie od Grześka KK. Na co zwrócić uwagę przy zakupie MX-5? Zanim ty odpowiesz, to ja powiem na rdze. Tak, zgadzam się. To też trzeba byłoby się zastanowić, której generacji, ale tak sobie teraz sam w głowie odpowiedziałem, że chyba w każdej jest problem z rdzą. Ale chyba najgorzej w NB, co? Chyba najgorzej w NB, NA jest chyba lepsze, no i tak. NC może z racji wieku tak mocno nie rdzewieje, bo mój samochód wyglądał tragicznie, ale myślę, że niedługo na moim kanale możecie zobaczyć, że za sprawą właśnie Mateusza, który się ze mnie śmieje tam z tyłu, okazało się, że tak źle nie było. Mhm. Kolejne pytanie od Bartka Jarosza. Jaki zawias do NC, żeby się ścigać w spec? Odpowiedź mogła być prosta, bo jest taka postać mityczna spod Krakowa, która zajmuje się przebudową Bilsteinów. Ma wiele ników ten koleś. Ma na imię Łukasz, ale możecie go znaleźć w internecie jako Zoltan, Timbur Hake i chyba coś jeszcze. Ale na pewno jak na nasze forum mazdowe wejdziecie, to dostaniecie namiar. Wydaje mi się, że to jest takie jakby najrozsądniejsze cenowo rozwiązanie. Te zawieszenie kosztuje w okolicach 5,5 tysiąca i jest ok. Najszybsi zawodnicy jeżdżą na lepszych zawieszeniach. Na Olinsie jakimś? Olins akurat do NCK jest słaby. Pewnie hard race jakiś, tak, do tego? Ja mam Bilsteina B16, mogę go zdecydowanie polecić. Naprawdę fajny zawias i wszystkie kliki się łatwo czuję. Mój przyjaciel Andrzej kupił KW wariant trzeci, też mogę polecić. Troszkę jest bardziej skomplikowany w ustawieniu, bo i rebound, i kompresja jest oddzielnie ustawiana, więc trzeba mieć jakby większe doświadczenie. Jest jeszcze taka firma Meister. Ona jest chyba belgijską firmą. Nie mówimy tu o Majstrze Łozapie, tak? Nie, myślę, że nie. Ktoś będzie chciał, to podlinkuję. Też mogę to polecić z racji tego, że zawodnik, który jest najszybszy w Miata Challenge, na tym jeździ i jeździ bardzo szybko. Mhm. Więc to są pozycje, które zdecydowanie mogę polecić. I taka ciekawostka właśnie, że Olins do NCK działa słabo, natomiast do ND działa bardzo dobrze. Tak samo jak Olins do Lancera Road & Track jest bardzo kiepskim zawieszeniem, a do innych aut jakoś tam działa. Mhm. Karol Motorsport napisał U, więc możemy mu odpowiedzieć W, bo to kolejna litera w alfabecie. Okej, okay, może być. To teraz jeszcze mam dwa inne pytania, ale na innym, że tak powiem, w innym miejscu, więc muszę znowu wyłączyć. Okej. Okay. Kolejne pytania, dwa, są od Michała Kędziora. Pierwsze, jak radio to tematy bardziej rajdowe. Co sądzisz o nowej generacji samochodu WRC Rally One? To takie może wprowadzenie, bo się dużo rzeczy zmieniło. Pierwsza rzecz, auta WRC już nie będą się nazywały WRC, tylko właśnie Rally 1, trochę na wzór formuły, tak jak Formuła 1, 2, 3 i tak dalej. No to w rajdach będzie tak samo Rally 1, 2, 3 i tak dalej. Przede wszystkim nowe auta będą wolniejsze, będą cięższe. Świetnie.
jakby to są te gorsze rzeczy, a druga rzecz jest taka, dla mnie to jest plus, ale większość osób uważa, że to zabije motorsport, nowe rajdówki będą hybrydowe. I to nie chodzi trochę o ekologię, bo ciężko dorobić do tego ideologię, ale można to traktować... Potencjał bardziej? Ja bym to traktował jakby inna forma podtrzymania turbo, bo silnik elektryczny generuje ci moment, kiedy sam silnik spalinowy nie jest wygenerować w stanie tego momentu. Więc szczerze mówiąc, my z Manejem też myśleliśmy o różnych rozwiązaniach hybrydowych do zastosowania. Mnie kręci zastosowanie alternatora w jakimś samochodzie jako silnik, który z jednej strony będzie odzyskiwał prąd, będzie tworzył prąd. A ala BMW, tak? Tak, a z drugiej strony będzie w stanie jakoś tam napędzić ten silnik z wolnych obrotów, więc kurczę, dopóki jest klasyczny dźwięk z rury wydechowej, to dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest 1.2, 1.6, 2.0 czy 5 litrów. Jakby ten samochód musi umieć robić jakieś emocje, tak? Bo to Grzesio Gac, wspominany dzisiaj, mi też mówił, rajdy czy różne dziedziny motorsportu odbiera się różnymi bodźcami. Wizualnie, węchem poprzez rajdowe paliwo czy etanol na drifcie, ale też właśnie dźwiękiem. No jeżeli któraś ta kolumna nie będzie wystarczająca dobrą, nie będzie wystarczająco dobrą podporą, no to to legnie. Okej. O tym, co mówisz, że to jest forma podtrzymania turbo i trochę dodanie jakiejś tam, powiedzmy, emocji i mocy, to też dla mnie jako totalnego przeciwnika całej tej ekościemy w motoryzacji i różnych rozwiązań, które okłamują nas, że mają być ekologiczne, a chodzi o to po prostu, że dane po prostu teraz trzeba tak zrobić, bo ktoś tak chciał, to jeżeli to ma dać trochę mocy i dać nowy popis dla inżynierów, dla mnie jest to okej. Wiesz, bo w motorsporcie, poza rywalizacją, umiejętnościami kierowców, ja osobiście też kocham i podziwiam właśnie ten inżynieryjny kunszt. Ja też i przypomnijmy tylko, że ten nasz wspólny projekt z Manejem, czyli Fiesta, po części jest hybrydą, bo ten samochód nie ma alternatora, jest ładowany z gniazdka. Drugie pytanie od Michała. Odwieczny dylemat. Impreza STI czy Evo? O proszę. Bardzo trudne pytanie. Generalnie to wszystko zależy od tego, czy chcesz jeździć, czy mieć samochód. Bo jak chcesz jeździć, no to zdecydowanie lepszy Lancer, bo te samochody są bardziej trwałe pod względem silnikowym. Ciężko jest dyskutować z gustem, z emocjami, a rzeczywiście impreza może komuś się bardziej podobać. Może produkować większe emocje, bo ma charakterystyczny dźwięk silnika, ale z drugiej strony te najbardziej hardkorowe wersje, czyli SPC, tego dźwięku nie mają, brzmią jak Honda, bo trzeba mieć na uwadze, że ten charakterystyczny dźwięk właśnie to nie jest dźwięk boksera, tylko to jest dźwięk ułomnego kolektora, który nie ma równych runnerów i przez to, że te runnery nie są równe, no to spaliny na siebie różnie się nakładają. No i to tworzy takie bulgotanie, więc to nie jest dźwięk boksera. I na moim kanale można posłuchać, na Motolabie jest taki film o SPC, który właśnie ma kolektor równoodległościowy i miałem europejskie STI w jednym miejscu, no i właśnie SPC. I SPC brzmi jak Honda, natomiast europejskie, wiadomo, bulgocze. No i trochę wybór pomiędzy STI i Evo to taki klasyczny rozum kontra serce, co? Bo jednak legenda sama, jaką jest Słowiana Impreza i u nas Krzysztof Hołowczyc, który no przecież pewnie większość z nas razem z Krzysztofem Hołowczycem, jego sukcesami rozpoczynała swoją miłość do motoryzacji, no tam właśnie wtedy było Subaru. I myślę, że chyba my dlatego to Subaru tak wszyscy kochamy, bo ja osobiście też jestem fanem Subaru, powiem. Mimo, że jeździłem i Evo i Subaru, Evo wydaje się troszeczkę bardziej lekkie, filigranowe, zwinne, ale i tak to Subaru ma coś w sobie. Trochę tak. I chyba jak chciałbym auto do cywila, to wolałbym jakąś klasyczną imprezę. Może dlatego, że po prostu Lancerów trochę w życiu miałem. Jesteśmy w MC Garage u Marcina. Mateusza. No jak mogłeś. Ale M i M. Tak MC nami, Garage. Tak jak nam już wszyscy mówią Damian. A MC, bo na przykład Mateusz kiedyś... A, myślałem, że rapowałeś kiedyś. Nie. Tego MC. No jest radio, oczywiście. Tak, dalej, jesteśmy. W MC Garage kupa wspaniałych projektów, ale spotkaliśmy się, żeby pogadać o tym, który stoi za nami, czyli o Nissanie. Tak, projekt duże słowo. Kiedy widzieliśmy się w Toruniu, to mówiłeś, że jest już pomysł na silnik. Czy ten pomysł pozostał, czy się zmienił? Znaczy, wiesz co, chyba...
Nie, znaczy to jest tak. Silnik został wybrany przez moich patronów, bo tak jak wiesz, to po części jest projekt społeczny. U mnie to działało w ten sposób, że odpaliłem Patronite i w zamian za moją pomoc dla tych osób, które tam są, one mnie wspierały, a ja dawałem im wiedzę. Mhm. Mówiłem, co mają kupić, jak mają ustawić samochody. No i z tej pomocy zebrał się, to jest właściwie słowo. Zebrał się budżet na silnik i wiązkę, bo tego właściwie tutaj brakuje. I nazwijmy to, moi mikrosponsorzy wybrali, jaki będzie silnik, ale jeszcze nie powiem. Dobrze. Powiem, że na pewno nie będzie to turbo. Dobrze, ja słyszałem ten pomysł. Pomysł jest jeszcze egzotyczny, aczkolwiek jest to silnik, który dużo popularności teraz zdobywa. Myślę, że za jakieś 5 lat to będzie standardowy silnik. Tak, może tak być. Zdecydowanie może tak być. Widzę, że w Nissanie jest już klatka. Więc czy to oznacza, że ta klatka była wstawiona wcześniej, czy to auto kiedyś było już używane do sportu, albo poprzedni właściciel miał taki pomysł? Wiesz co, klatka tu kiedyś była, ale ona była bardzo, bardzo brzydka. Ja ją wyciąłem, wstawiłem 5 czy 6 lat temu tą, która jest teraz, więc to jest klatka zrobiona przeze mnie. Zrobiłem też troszkę rzeczy związanych z rdzą, z podłogą, więc to zostało zabezpieczone. Hashtag Nissan. I to jest też zabawne, bo te 6 lat temu ten samochód wyglądał słabo, jak na tamte czasy. Nie? I teraz niedawno wrzuciłem film pokazujący to auto i tak jak wejdziecie w komentarze, to wszyscy piszą, że szkoda na drift, buduj cywila. Więc jakby się sporo zmieniło, ale jako że słowo się rzekło, i nie patrząc na to, ile to teraz kosztuje, czy dużo, czy mało, czy szkoda, czy nie szkoda, to chciałbym po prostu dotrzymać słowa i zbudować z tego coś, co będzie fajne. Nie sądzę, żeby to jeździło w jakichś profesjonalnych zawodach. Może Drift Open w tej najniższej serii raz na jakiś Pro-AM. Czas. Pro-AM. Bez par. Dokładnie. Aczkolwiek klatka już ci będzie na to pozwalała. Jeszcze system gaśniczy i paliwowy by musiał być. I... Nawet by się znalazło jak coś. Okay. Więc to, tu nie widzę problemu. Ja myślę, że większy problem może być z umiejętnościami, bo jeszcze takowych brak, bo co innego zapiąć boka, co innego jechać w parze jeszcze trasą, o którą cię proszą sędziowie. Ale słuchaj, po, że tak powiem, zimie na pewno to się zmieni. Kurczę, nie wiem, wiesz, bo to jest też może moment, w którym można powiedzieć, czym się różni jazda w poślizgu w drifcie i jazda w poślizgu w rajdach. Bo przede wszystkim ja się przez całe życie uczyłem, żeby nie puszczać kierownicy. No tak, a tu trzeba się ten nawyk sobie zmienić i może nawet odblokować się w głowie trochę. I ja trochę jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Ostatnio na Silesii próbowałem różnie jeździć i mi się wydaje, że jestem w stanie tak lock to lock szybko, bez puszczania kierownicy się przełożyć. Wszyscy mówią, że tak się nie da. Ty też kręcisz głową, że się nie da, ale z drugiej strony ja to chciałbym traktować jako rozwój siebie i swoich umiejętności rajdowych, więc nie wiem, czy nie lepiej, nie mam zdania, wiesz, ja myślę, że wyjdzie w praniu, po prostu. Dużo po tej zimie z Tobiaszem się okaże, jak to będzie wyglądało. Ja mam tutaj pytanie do inżyniera głównego. Powiedz proszę, czy że tak powiem nawet, na przykład, jeżeli teraz byście zaczęli pracę nad Nissanem, od jutra wszystkie projekty zeszłyby na drugi plan w MC Garage i zaczęlibyście budować Nissana, to jak myślisz, kiedy on by wyjechał i czy to już jest taki etap w ogóle? Myślę, że 3 miesiące. Okay. 3 miesiące, tak żeby to... Czyli de facto jesteście już gotowi, tak? 3 miesiące, żeby to ogarnąć tak jakbym chciał, tak? Mhm. Czyli de facto jesteście już gotowi do rozpoczęcia całej zabawy? Wiesz co, jakby wszystko poza motorownią i EMU jest. Mamy kopię Wisefaba, mamy budę z klatką, która właściwie już jest gotowa. Nie mów kopię Wisefaba, bo się ci, co robią kopię, się obrażą, a Wisefab może mieć z tym problem. Powiedz po prostu skręt. Dobra, to mamy skręt polski, mamy zawieszenie, mamy kilka wózków różnych z różnymi dyframi, więc jakby sporo rzeczy jest. Więc w gruncie rzeczy nie ma silnika i nie ma wiązki. Okej, okay. Rozumiem. Czyli w zasadzie można się spodziewać, że już niedługo będziemy świadkami wszystkiego, co się dzieje. No przede wszystkim to wygląda realnie. Jakby wiesz, to się tak dwie rzeczy nałożyły, bo ten Patronite nie miał jakiegoś określonego celu. Tak się złożyło, że rzeczywiście parę dni temu cel się zebrał. Ja chciałem w tym okresie teraz późno jesienno-zimowym zająć się Mazdą. Mhm. Więc są jakby w tym momencie dwie rzeczy. Myślę, że zrobimy tak, że w pierwszej kolejności zrobimy przekładkę w Mazdzie,
Mazda pojedzie gdzieś tam na klatkę, no i to będzie jakby druga kolejność. Mhm, rozumiem, czyli 50 projektów na raz, a inżynier na pewno zadowolony. Tak, jestem przeszczęśliwy, naprawdę. Dzięki Marcinowi się nie nudzę. No widzisz, czyli bardzo dobrze, że tutaj Marcin dba o wszelkie rozrywki jakby w MC Garage. To głupio mi jest teraz dziękować tutaj, ale ja też rzeczywiście Mateuszowi codziennie dziękuję za to, że on jest i no, praktycznie mnie przyjął tutaj z moimi wszystkimi gratami, bo połowa mojego dawnego warsztatu jest tutaj, tu i tam. No, ale przede wszystkim ja czuję, że z tymi ludźmi tutaj jestem w stanie naprawdę przyszły sezon zrobić grubo, bo Mateusz ma dużo większe doświadczenie w drifcie, bo pracował przy dużych projektach, więc myślę, że dużo mi podpowie. Ja staram się podpowiadać mu z różnymi autami, takimi bardziej do rajdów czy do rallycrossu. Bo jeśli chodzi o rajdówki, to ja się dopiero zaczynam. To jakby wiesz, ustawienie zawieszenia w driftowozie, a w ogóle samochód, konstrukcja do rallycrossu, to jest zupełnie coś innego. To jest tak naprawdę rallycross to już jest o level wyżej, myślę, niż drift, bo w drifcie. No nie wiem, no moim zdaniem jest w rallycrossie i w ogóle w rajdach dużo więcej szczegółów. Przepisy są przede wszystkim inne. Mhm. Ja budując pierwszy raz te Clio, uczyłem się na nowo całego załącznika i tak dalej, bo między driftowozem a rallycrossowym autem to wszystko się zmienia, tak? Czyli podobnie jak na przykład byśmy porównali piłkę nożną i piłkę ręczną albo koszykówkę, tu i tu jest piłka, ale zasady zupełnie inne. Tak samo jak tu i tu jest samochód i można na tym tak się porównać. Podobieństwa kończą. No dobrze, czyli co? Maj, czerwiec? Możemy liczyć na to, że Nissan wyjedzie? Wiesz co, ja myślę, że nie ma jeszcze kalendarza. Z datami Drift Open jest już. Jest, pierwsza planowana runda jest w majówkę lub tydzień później, w zależności jaka to jest runda? Gdzie? Nie mogę jeszcze powiedzieć. Nie możesz powiedzieć. Fasola, nie słuchaj! Dobra. To ja jeszcze... Pozdrawiamy. To ja jeszcze nie wiem, ale myślę, że chciałbym na pewno Kielce pojechać, bo Kielce znam od tej strony... wyścigowo rally sprintowej. Może być tak, że jeżeli Kielce będą na początku, a tego nie wiem, to na pierwszą rundę jednak nie pojechałbym tym, ale pojechałbym rajdówką Mazdą. Tylko i to takim, byłoby ciekawe. Takim, no to na stawach wiadomo, które umożliwiłyby. Tak, ale w takim rajdowym speku, nie? Mhm. Tylko bym założył pewnie mniejsze koła, pojechałbym na 16, mniejszy hamulec. I spaw. I myślę, że tak bym pojechał z racji tego, że no... Bardziej jestem wczuty w auto, też jest dużo wolniejszy samochód, więc byłoby łatwiej. No i dużo lżejszy, nie? Bo na pewno będziemy się starać, żeby to nie było bardzo ciężkie, ale z racji tego, że ta buda jest w miarę jeszcze ładna, to nie chciałbym za bardzo jej pociąć. Rozumiem. Ta przestrzeń tutaj jest żywa, jeszcze to się rzadko zdarza. Jakby jej nie było, to by było trochę mniej szkoda to wyciąć, ale jakby no... Trochę jak dzwon. Trochę szkoda. No dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby Nissan wyjechał jak najszybciej. I są jeszcze pytania do Radzia od Was, ale pytania zobaczycie na moim drugim kanale, który wpadłem jadąc tutaj, że założę. Nazywa się Radio Nerd i wejście na niego i tam są odpowiedzi na pytania od Radia. Mówiłeś mi tego, bo wymyśliłem to godzinę temu. Okej, czyli będąc już tutaj. Tak, pełen spontan. To dlatego może rozmawialiśmy o moim drugim kanale. Wiesz co, trochę też się po to zapytałem, tak. Okay. Nie ukrywam tego. Także wchodźcie na Radio Nerd, tam też będą rozmowy z różnymi ciekawymi ludźmi spoza świata driftu, nie tylko ze świata driftu i ze świata sportu, no bo jak wiecie, ja lubię pogadać. Radio Nerd, bo zaczynałem moją przygodę z gadaniem do mikrofonu właśnie w radio. No i co? Każdy chciałby mieć swoje radio. No, czad, no. Także za chwilę Radio odpowie na Wasze pytania. Ja też tam będę. Wejdźcie na Radio Nerd. A teraz subskrybujcie Driftingowego Nerda, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach, ile Waszym zdaniem Radziowi zejdzie czasu z budową Nissana. Siemanko!